Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 15 do 21 stycznia bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, co tam nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, umiarkowanie. Wtorek, koło fortuny. Środa, karta śmierci. Czwartek, trzy miecze. Piątek, królowa denarów. Sobota, 9 denarów. I niedziela, słoneczko. W tle czytania mamy dwa kielichy. No bardzo ładny tydzień, tylko co tu się zmieni w środę, kochani? Później czwartek też taki jakiś smutny. Zaraz zobaczymy. Być może na jakieś zmiany w pracy. Ale później będziecie z tych zmian zadowoleni. To powiemy sobie te dwie karty. Bo nie bardzo fajny tydzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Jakieś transakcje, kupno, sprzedaż, działki, domy. Te bliźnięta, które szukają domu bądź działki na budowę, mieszkania. Ciekawe oferty będziecie już od piątku oglądać. Tutaj myślę, że później będziecie się zastanawiać. Jeżeli macie coś na sprzedaż, no to ruszy się tak właśnie od końca tygodnia. Może ktoś zadeklarować jakąś, zaproponować jakąś kwotę, za którą będzie chciał kupić Wasze mieszkanko. No dobrze. Dlaczego jest karta śmierci? 5 denarów i 3 miecze, rycerz mieczy. No dobrze. Moi kochani, dwa kielichy w tle. Przede wszystkim świetna współpraca, porozumienie z ludźmi, takie dobre nastawienie, dobre relacje, więc na to w tym tygodniu możecie liczyć, na pomoc, zrozumienie. Wsparcie też partnera bądź partnerki, czy to życiowego, czy biznesowego. Może też coś niepokojącego dziać się w rodzinie Waszej partnerki bądź partnera, więc tutaj na pewno bliźniak będzie chciał tą osobę wesprzeć, pocieszyć, dodać otuchy, zwłaszcza jeżeli ktoś z rodziny się rozchorował i na przykład leży w szpitalu. Dwa kielichy to też miło spędzony czas z ukochaną osobą bądź poznanie być może swojej miłości życia, nawiązanie nowej przyjaźni, nowej znajomości. Osoba, z którą się rozumiecie, z którą lubicie przebywać, lubicie rozmawiać. No i, że tak powiem, coś tam iskrzy, więc jeżeli macie partnera bądź partnerkę, będzie to dobry tydzień dla Was. Będziecie się wspierać i bardzo to korzystnie wpłynie na Waszą relację. Natomiast samotne bliźnięta mają szansę kogoś poznać. Poniedziałek, karta umiarkowania, bardzo taki spokojny dzień, wszystko pozałatwiacie sobie tak, jak powinniście. Możecie liczyć na wsparcie tutaj zodiakalnego strzelca, ale niekoniecznie. Dobra współpraca, dobre rozmowy. Jeżeli szukacie pracy, prawdopodobnie ktoś z otoczenia pomoże Wam tą pracę załatwić. Może ktoś zadzwonić, może ktoś złożyć jakąś propozycję. Nie czekajcie. Strzelec to też cierpliwość, więc jeżeli no gdzieś tam wysłaliście już CV, czekacie na wiadomość zwrotną, czekacie na telefon, kontakt do siebie. Myślę, że pod koniec tygodnia ktoś konkretny się odezwie, więc może dużo tych ofert nie będzie, ale będzie taka jedna konkretna, jedna poważna, która bardzo przypadnie Wam do gustu. Te bliźnięta, które mają pracę, myślę, że no, od wtorku niektórzy z Was pójdą na zwolnienie. I tutaj widzę chorobę, albo Wy się rozchorujecie, to jest no takie kilka dni będziecie musieli wziąć wolnego, ból gardła, jakieś takie drapanie, być może przeziębienie, gdzieś tam w przeciągach chodziliście w biegu, coś rozgrzali, może po treningu wychodziliście na dwór, coś załatwialiście i może jakaś infekcja się przydarzyła, ale niektóre bliźnięta właśnie od wtorku do końca tygodnia mogą wziąć wolne. W weekend samopoczucie Wam wróci, więc tutaj nie martwcie się o to. No i może być taka sytuacja, że ktoś właśnie z rodziny Waszego partnera bądź partnerki tutaj może się rozchorować, trafić nawet do szpitala i trzeba będzie się po prostu tutaj jakoś zorganizować i pomóc. Możliwe, że teściu do szpitala trafi, bo teściowa widzę, że tutaj no, jakby trzeba jej pomóc, trzeba się ją zająć, odwiedzić bądź jakoś też wesprzeć w tej sytuacji.
Co jeszcze, moi kochani? Karta umiarkowania, no taki dzień jak co dzień. Żadnej nerwówki, żadnych jakichś problemów. Wszystko tak, jak zaplanowaliście, sobie zrealizujecie. Nic nie powinno wyprowadzić Was z równowagi. Mogą Was boleć troszeczkę nogi i tutaj no, widocznie bliźnięta, który albo praca stojąca, albo ciągle siedząca, może być jakiś taki dyskomfort, więc starajcie się dużo odpoczywać, dbać o te nóżki, żeby tam nie puchły, nie bolały i żeby były w dobrej kondycji. We wtorek mamy koło fortuny, więc taki szczęśliwy dzień, dobre wiadomości, odwróci się też sytuacja. Sytuacja związana właśnie ze skorpionem, strzelcem, ewentualnie wodnik mi się tutaj pojawia. Więc jeżeli ktoś tutaj no, miał podejrzenie jakiejś infekcji, może bardziej się rozchoruje, więc na to uważajcie. No, macie kartę śmierci i kartę piątki denarów tutaj obok siebie, więc faktycznie coś może być poważnego. Więc trzeba się zatroszczyć tą osobą. Natomiast Wy uważajcie, żeby gdzieś w podróży, no nie wiem, w jakimś miejscu, gdzie będziecie ciągle w ruchu i może być zimno, no wątpię, żeby ktoś teraz klimatyzację włączał, ale po prostu no, zmiana różnicy temperatur, żebyście gdzieś tam w przeciągach nie siedzieli, bo może Was też zawiać. Może być też tak, że ktoś z Waszego otoczenia choruje i Wy się po prostu zarazicie. Więc tutaj bardzo na siebie uważajcie. We wtorek być może sytuacja się odwróci, trzeba będzie zmienić plany. W ogóle taki zakręcony dzień, tak? Nieprzewidywalny. Ktoś może na Was wpływać, mieszać Wam troszeczkę w głowie, coś sugerować. Natomiast jeżeli chcecie, możecie liczyć na współpracę, więc tu będzie dużo chętnych ochotników, którzy będą mogli Wam pomóc. Wyjazd, podróż, praca za kółkiem, taki fart szczęście, więc nawet jak z pozoru sytuacja wydaje się beznadziejna, i tak uda Wam się jakoś to pozałatwiać. Ruszą też jakieś sprawy do przodu. Rozwija się też jakaś znajomość, tutaj samotne bliźnięta. No jeżeli faktycznie poznaliście kogoś, się polubiliście, no być może ze względu właśnie tutaj też na chorobę, bądź jakieś tutaj zmiany w pracy też mogą być, tak? Nie mogę wziąć wolnego na przykład, żeby do Ciebie przyjechać, bo muszę być w pracy na zastępstwo osoby chorej. Też może być taka sytuacja. Pamiętajcie, ja mówię różne wersje, wyłapujcie to, co z Wami rezonuje. Więc tutaj się nie spotkacie, no ale po kochani, jak się spotkacie w weekend, to naprawdę może być bardzo pięknie. Dobrze, kochani, no bardzo szybko minie Wam w ten wtorek. Ogólnie będziecie mieli szczęście, jak ten przysłowiowy kot na cztery łapy spada. Więc róbcie swoje, tylko nie dajcie sobą manipulować i namieszać sobie w głowie, bo jak za dużo jest doradców, to też niedobrze. Jakieś sprawy ruszą do przodu, będziecie mogli inaczej spojrzeć na pewne wydarzenia w Waszym życiu. Może teraz macie szansę coś odbudować, rozpocząć coś nowego. Los się odmienia, warto się jemu, że tak powiem, poddać i iść za tym szczęściem, tak? Możliwe też wygrane, więc te osoby, które grają w lotto, niech sobie zakreślam te właściwe liczby. No i w środę mamy. Środa, ogólnie karta śmierci mówi o zmianach, przemianach, transformacji. Może być rozwój, tutaj też mówię, jakieś infekcji, może być zmiana w pracy, czyli przejmuję czyjąś zmianę, idę na zastępstwo, bo ktoś się rozchorował. Jeżeli czekacie na jakąś ofertę, może mieliście się spotkać w tym dniu na rozmowie, na konsultacji, no ale właśnie być może też z powodu choroby, bądź nieobecności kierownika, czy osoby, która miała z Wami rozmawiać, jest to przełożone na piątek. Jedna z ofert pracy, którą byliście zainteresowani, być może już jest nieaktualna, bo kogoś zatrudnili na to miejsce. Natomiast będą też zmiany związane tutaj ze spotkaniami. Ktoś nie dotrze na spotkanie, nie wpłyną jakieś pieniądze, na które czekacie, może być zmiana ceny. Więc tutaj akurat mogą być obniżki, więc te bliźnięta, które chcą coś okazjonalnie kupić, mogą, że tak powiem, trafić, ale będzie ciężko. Kończą się też jakieś problemy finansowe. Myślę, że lada moment uda Wam się podjąć współpracę, bądź ruszyć z jakimś nowym projektem, jeżeli macie własną firmę, co postawi Was bardzo na nogi. Tutaj może Was też wesprzeć jakaś kobieta spoza kupanny, byka bądź koziorożca. No i co, moi kochani, no zatroszcie się o siebie, bądź kogoś z otoczenia, kto być może potrzebuje teraz Waszego wsparcia, bo źle się czuje i każde dobre słowo będzie dla niego taką pozytywną energią. Nie dojdzie do spotkania z zodiakalnym skorpionem, odwoła to spotkanie.
No i ogólnie w pracy może być kiepsko, to te bliźnięta, które pracują na własny etat, te, które na umowie zlecenie bądź umowa o pracę, no tutaj też mogą być jakieś zmiany, jakieś cięcia, jakieś zwolnienia. No ciebie to ominie, bliźniaku, ale może być ci przykro, bo no twoja przyjaciółka bądź przyjaciel niestety może zakończyć współpracę z tą firmą. Dobrze, w czwartek mamy trzy miecze i rycerz mieczy. No jakieś przykre wiadomości, kochani, jakiś list polecony. Może pojawić się też komornik, więc te bliźnięta, które mają jakieś zobowiązania, pomoże wam mama bądź teściowa, tutaj jakaś kobieta, która za was coś ureguluje. No raczej nie składałabym tu żadnych pism, żadnych podań, żadnych zapytań, bo spotkacie się z odmową i ogólnie uważajcie też na mandaty, uważajcie na kontrole drogowe, bo może być niestety jakiś mandat. Uważajcie, gdzie parkujecie, pilnujcie się naprawdę w czwartek, zwłaszcza jeżeli są zmiany jakieś w przepisach, no i teraz być może no, trzeba będzie więcej zapłacić, więc tutaj wyjdźcie wcześniej z domu, żeby się nie śpieszyć, żeby nie lecieć na łeb, na szyję, jak to się mówią, tylko na spokojnie, no bo czasami tak jest, no, jesteśmy już spóźnieni do pracy, czy na jakieś umówione spotkanie, nie wiem, do notariusza, do lekarza, na jakieś zebranie i po prostu no, stawiamy gdzieś tam auto, nie patrząc tak naprawdę, czy można, czy nie można. I później jest niemiła niespodzianka, na przykład blokada na kole, tak? Albo gdzieś tam właśnie troszeczkę chcemy nadgonić czas i depniemy, jak to się mówi, a później fotoradar, czy tam gdzieś chłopcy radarowcy nas właśnie złapią i no, jest niemiła niespodzianka, więc uważajcie na to. Bo rycerz mieczy to jest taki szałaput, co najpierw pędzi na łeb, na szyję, później ponosi tego konsekwencje. Mogą was też prowokować jakieś osoby do niemiłych dyskusji. Uważajcie na kłótnie, na jakieś takie pyskówki. Nie podejmować, broń Boże, pochopnie decyzji, bo będziecie tego bardzo żałować. Bardzo żałować. No i tutaj jakaś kłótnia, jakiś konflikt wisi w powietrzu z wodnikiem, bliźniakiem bądź wagą. Mężczyzna po 35 roku życia. Ktoś czepialski, ktoś, kto może no, w jakiś sposób powiedzieć jedno słowo za dużo. Najpierw powie, później pomyśli. W związkach też jakaś kłótnia. Już mówię. Tutaj o jakiegoś zodiakalnego byka albo sprawy zawodowe. Być może wyjazd się przedłużył, być może wyjazd jest odwołany. Być może jakieś niezapowiedziane informacje do was dotarły i to też w jakiś sposób no, poddenerwowało was. Trzeba po prostu na ten temat porozmawiać. Jeżeli szukacie długo pracy, w tym tygodniu powinna się ta oferta pojawić, więc o to się tutaj nie martwcie. Dobrze, moi drodzy. W piątek mamy Królową Denarów. Bardzo dobry dzień na operacje finansowe. Warto pytać o kredyt, o pożyczkę, o jakieś lokaty, czyli wszelkiego rodzaju jakieś operacje finansowe, zawieranie umów, kontraktów, zleceń, zakupy, zwłaszcza w towarzystwie kobiety, która może zasponsorować coś, na przykład mamusia. Wyciągniemy mamusię na zakupy i tam kupi nam coś ładnego dla nas bądź dla domu. No oczywiście te bliźnięta, które mają dzieci w tym dniu, być może dzieci będą chciały tutaj skorzystać z hojności rodziców. Świetna współpraca z kobietą spod znaku byka, panny bądź koziorożca, bo tak jak powiedziałam wcześniej, jest to osoba, której trzeba pomóc w jakichś obowiązkach domowych, zwłaszcza jeżeli partner tutaj się rozchorował, bądź jest to osoba, która was wesprze finansowo, jeżeli pojawiły się jakieś tutaj komplikacje, trzeba zapłacić na CITO jakieś tutaj zobowiązanie, jakieś zaległości, więc mama wam pomoże, mama bądź babcia, bądź osoba spokrewniona z waszą partnerką, panowie, jeżeli tutaj czytacie, znaczy słuchacie tego czytania. Dobrze, moi drodzy, Królowa Denarów to są też praktyczne jakieś rozwiązania, prace w domu, praca chałupnicza, no i korzystna oferta pracy złożona przez kobietę, więc te bliźnięta, które na tą ofertę czekają, tutaj coś takiego może się pokazać. Raczej po południu będziecie w domu, ewentualnie odwiedzicie rodziców, mamę, teściową.
Niektóre bliźnięta po południu udadzą się całą rodziną na zakupy. Jeżeli potrzebujecie opiekunki do dziecka, bądź osoby, która posprząta dom, prowadzi dom, to tutaj może fajna kobieta z polecenia. Fajna oferta do kobiety z polecenia, tak? Ktoś być może właśnie poleca ją, ma dobrą opinię, dobrą renomę, więc tutaj być może niektóre bliźnięta też będą załatwiać takie sprawy. Sobota bardzo dobra, więc tutaj finansowo nie będziecie narzekać. Macie możliwość wykazania swoich talentów zarobkowych, ale też artystycznych, więc niektóre bliźnięta być może właśnie pracują jako projektanci, artyści, osoby, które coś konstruują, tworzą, budują, remontują. Bardzo dobry dzień, zarobicie sporo, udane też zakupy, kupno, sprzedaż, oglądanie nieruchomości, działek, mieszkań, więc tutaj przez weekend. No i co, ogólnie taki bardzo pozytywny dzień, no te samotne bliźnięta weekend tutaj spędzą we dwoje, więc myślę, że będą miło wspominać to spotkanie i będą chciały się dalej angażować, natomiast w stałych związkach bardzo dobra atmosfera. Myślę, że tutaj te problemy finansowe były taką kością niezgody, ale coś udało się tutaj pokryć, sfinalizować, kupić też korzystnie działkę bądź samochód, ruchomość, nieruchomość, więc dobry dzień na handel, na kupno, sprzedaż i wszelkiego rodzaju inwestycje. W niedzielę mamy kartę słońca, czyli karta rodziny, domu, gdzie czujecie się najlepiej, świetne samopoczucie, więc tutaj wracacie do zdrowia. Ktoś z rodziny też wraca do zdrowia. Spotkanie z dziećmi, więc może dzieci Was odwiedzą, może wnuki, może z dziećmi razem do babci pojedziecie, do dziadków. Dużo pomysłów, dużo takich radosnych informacji, miło, serdecznie spędzony czas z rodziną bądź przyjaciółmi. Fajnej, takiej pogodnej atmosferze. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Być może tam coś będzie dla Was, natomiast uważajcie tutaj na nogi, no i na samopoczucie Wasze, bądź kogoś z Waszych kręgów rodzinnych, bądź zawodowych, żebyście się nie zarazili i jakieś infekcji nie przynieśli do domu. Wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.